Do brutalnego ataku na młodego mężczyznę doszło na stacji metra. To nie pierwsza tego typu sytuacja, kiedy to Polacy są ofiarami różnego rodzaju przestępstw popełnianych przez migrantów. Kilka tygodni wcześniej cała Polska była zbulwersowana i przerażona tym, co wydarzyło się na greckiej wyspie Kos, jak brutalnie zgwałcona i zamordowana została pani Anastazja. Dzisiaj żyjemy wszyscy tą tragedią, do której doszło w Niemczech na stacji metra w Monachium. W związku z atakiem na obywatela Rzeczypospolitej, wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zaprosiło przedstawiciela Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwrócił się także do strony niemieckiej o przekazanie prośby do właściwych służb i organów Republiki Federalnej Niemiec o podjęcie współpracy z polskimi służbami konsularnymi w Monachium w celu umożliwienia udzielenia wszechstronnej pomocy poszkodowanemu obywatelowi polskiemu. Polskie ministerstwo zasugerowało stronie niemieckiej przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Poza tym rząd zabiega o włączenie polskich prokuratorów do sprawy. Obywatele polscy muszą się czuć, że państwo polskie za nimi stoi. Że nie tylko dyplomaci, konsulowie, ambasadorowie, ale również w sprawach takich tragedii, w sprawach karnych, że również polska prokuratura jest zaangażowana w postępowanie. Obywatele polscy muszą czuć, że państwo polskie stoi za nimi w trudnych sytuacjach, jakie ich spotykają za granicą. Jedno z czterech pytań referendalnych będzie dotyczyło nielegalnych migrantów. Dokładna treść pytania brzmi: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Referendum jest wielkim świętem demokracji, jest czymś odwrotnym, co sugeruje opozycja i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w referendum. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby jak najmniej dochodziło do tego typu przestępstw. Niestety one się bardzo często wiążą właśnie z nielegalną imigracją. Migracja to jeden z głównych tematów w trwającej kampanii wyborczej. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy imigrantami skądś. I ja się nie zgadzam na takie dzielenie ludzi, wskazywanie czy przestępcy, narodowości czy pochodzenia przestępcy, bo to nie narodowość wpływa na to, że ktoś popełnia przestępstwa. Popełniają przestępstwa ludzie, którzy mają coś z głową, mają coś z wychowaniem w jakiś sposób, gdzieś popełniono na tym etapie błąd. Chcemy, żeby Polska była idealnym miejscem do życia dla rodzin, dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół, dla wszystkich naszych znajomych, dla wszystkich Polaków. I dlatego bezpieczeństwo jest absolutnie podstawową wartością, podstawą, na której budujemy wszystkie inne wartości. Bez bezpieczeństwa nie ma mowy o wolności, nie ma mowy o rozwoju, nie ma mowy o dobrej przyszłości dla Polaków. Poza gwałtem podejrzany obywatel Afganistanu ukradł Polakowi telefon komórkowy. To właśnie dzięki niemu udało się namierzyć sprawcę, który obecnie przebywa w areszcie śledczym. Ale też trzeba pamiętać, że tylko niewielka część przestępstw jest zgłaszana na policję, bo lżejsze przestępstwa, jak na przykład kradzieże, groźby, próby wymuszenia, to wszystko bardzo rzadko jest zgłaszane. Jak przekazała rzecznik Ambasady Rzeczypospolitej w Berlinie Magdalena Schubert-Zasacka, polskie służby konsularne w Monachium pozostają w kontakcie z miejscową policją i wyjaśniają szczegóły zajścia. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.